Godzina 17.30, to jest program Punkt Widzenia na antenie Polsat News. Ja się nazywam Grzegorz Jankowski i kłaniam się Państwu bardzo nisko. Drodzy widzowie, o czym dzisiaj? Tak mniej więcej koło 18.00 pokażemy Wam taki króciutki, dwuminutowy filmik, który znalazłem dzisiaj w sieci, podpisany Polak na wakacjach. Taki łysy pan, umięśniony, robi, co robi, zobaczycie mniej więcej koło 18.00. Ja tylko dodam od siebie, że to nie jest Polak na wakacjach, tylko patologia na wakacjach, ale to poczekajcie do godziny 18.00. Będzie dzisiaj również o cukrze, o produktach żywnościowych, będzie o tym, dlaczego polscy ministrowie mówili, że żywności nie zabraknie, a tutaj nagle brakuje cukru. I nie dajmy sobie wmówić, że Polacy to idioci, że lecą masowo wykupywać produkty i dlatego tych produktów nie ma, bo dno może być drugie, może być znacznie głębsze i może być bardziej, o wiele bardziej śmierdzące. Ja zacznijmy od polityki, bo dzisiaj dla portalu interia.pl Marcin Fiołek, dziennikarz Polsat News, zrobił wywiad z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Jest tam parę ciekawych wątków i od tego zaczniemy dzisiejszy program. Nasi pierwsi goście to pan profesor Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. I pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panowie, no właśnie, pierwsza rzecz to Jarosław Kaczyński dzisiaj dla Interii mówi o kilku ciekawych rzeczach. Mówi o tym, że na zakończenie swojego żywota politycznego chciałby zostać senatorem i to z Elbląga, ale wie, że to niemożliwe, ponieważ Elbląg raczej na PiS nie głosuje w tej chwili. Mówi o walce frakcyjnej w Prawie i Sprawiedliwości o to, kto ma być delfinem, czyli następcą prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale te wątki zostawiamy z boku, bo interesują nas inne. Mówi na przykład o inflacji. Nie chcemy terapii szokowej, bo byłyby problemy społeczne. Inflacja, jeden z najważniejszych obok wojny w tej chwili, problemów społecznych kraju. Nasze pensje maleją. Ktoś obliczył, że nasze tak jakbyśmy w ciągu roku stracili jedną pensję. Taka jest mniej więcej inflacja. Ostatnio notowana miesięczna to jest 15,6. Roczna wychodzi w tej chwili około 8%, więc faktycznie ona nas uderza. I pan prezes Kaczyński pytany o to, czy będzie terapia szokowa, czy będzie coś w rodzaju na przykład ostrego ściągania gotówki z rynku. Mówi nie, bo byłyby problemy społeczne. Nie, bo byłoby bezrobocie. Dlatego mówi coś takiego. Terapii szokowej nie będzie. Wasza ocena walki z inflacją, z tym kryzysem, z tymi problemami, które w tej chwili są, zaczyna pan profesor Rychard. Moja ocena jest negatywna. Jest negatywna, ponieważ wydaje mi się, że PiS trochę traci siłę swojego przekazu. Ten przekaz do tej pory był przekazem głównie pozytywnym. PiS mówił, co pozytywnego zrobi, a w tej chwili ten przekaz opiera się na bądź wzbudzaniu pewnych obaw i strachów typu LGBT, niedobra Unia Europejska, bądź pokazywaniu, że rzeczywiście istnieje problem inflacji, ale on nie jest przez nas zawiniony, tylko jest zawiniony głównie przez czynniki zewnętrzne. Otóż to jest w moim przekonaniu trochę utrata siły tej narracji, która do tej pory była no, mocną stroną Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli teraz słyszymy, że nie będzie terapii szokowej, to ja bym powiedział tak, no zgoda, pewnie w tej chwili nie będzie. PiS ma jeszcze taki luksus, że może sobie pozwolić, żeby jej nie było, ale kto wie, czy w jakiejś przyszłości, czy to PiS, czy następcy PiSu nie będą musieli czegoś w rodzaju terapii szokowej zrobić, ponieważ z jednej strony widzimy, że inflacja rośnie i władza zresztą to też dostrzega, ale z drugiej strony no, nie widzimy środków zaradczych, widzimy właśnie z tych względów społecznych, z których to zdaniem prezesa Kaczyńskiego ma nie być terapii szokowej, widzimy dolewanie pieniędzy do rynku. Ale panie profesorze, pozwolę sobie panu przerwać, bardzo przepraszam, bo prezes Kaczyński mówi coś takiego. I coś, co potwierdza wielu ekonomistów, bardziej tych z lewej strony sceny politycznej. Mówi coś takiego. Pamiętamy ostrą walkę z inflacją, którą prowadził w latach 90. Leszek Balcerowicz. Kosztem tej walki z inflacją było wysokie, ogromne bezrobocie. My do tego, to wynika z tego wywiadu dla Interii, nie chcemy dopuścić. Niektórzy ekonomiści mówią to samo. Okej, ściągamy pieniądze z rynku, ale wciągamy w biedę mnóstwo osób. Oni tracą pracę. Panie profesorze? Wie pan, oczywiście, jeżeli mówimy o czymś w rodzaju terapii szokowej, to nam się automatycznie kojarzy to z tym, co było na początku lat 90. w Polsce. Pamiętajmy, tak, były wówczas koszty, ale nie wiemy, jakie byłyby koszty, gdyby tej terapii szokowej nie było i gdyby nie było tej transformacji, która za terapią szokową szła. Także to trzeba zawsze widzieć w porównaniu z tym, co mogłoby być, gdyby tej terapii nie było. Więc to jest jedna rzecz. Być może koszty braku terapii szokowej byłyby
o wiele większe niż koszty tejże terapii. Bezrobocie. No cóż, wie pan, jeżeli nadal poziom inwestycji będzie tak skromny, jaki jest w tej chwili, to ja nie jestem przekonany, czy bezrobocie tak czy tak nam nie będzie w jakimś stopniu groziło, bo grozi nam to, co niektórzy ekonomiści przewidują, czyli stagflacja, stagnacja ekonomiczna w połączeniu z inflacją. No to jest jedno i drugie razem już jest naprawdę trudne i wtedy koszty społeczne byłyby bardzo duże. Ja myślę, że jednak u podłoża tego, o czym mówi Jarosław Kaczyński, leży to, że on mimo rozmaitych deklaracji, jakie składa, mimo tego, że mówi pod adresem Unii Europejskiej, mamy już dosyć czy coś w tym stylu, no, że jednak tam w domyśle chyba jest cały czas oczekiwanie na pieniądze europejskie, bo jeżeli ich nie będzie, to jak różni ekonomiści wskazują, sytuacja gospodarcza Polski, a w tym także i społeczna, może się pogorszyć. I to jest taki moment, który może spowodować pewien, no nie chcę powiedzieć wybuch, ale pewną oznakę społecznego niezadowolenia, co się może przełożyć na wyniki wyborcze, ponieważ to następuje, to załamanie czy też osłabienie gospodarcze widoczne w portfelach ludzi następuje po okresie silnego dosyć wzrostu. I to są takie typowe momenty, no nazwijmy je rewolucyjne. Rewolucje, w cudzysłowie mówiąc o rewolucjach, nie wybuchają wtedy, kiedy jest najgorzej, ale wtedy, kiedy po okresie wzrostu zaczyna się robić pewnego rodzaju spadek, bo wtedy ludzie to odczuwają najbardziej. Więc w związku z tym, no ja tego nie widzę zbyt optymistycznie. Jeżeli chodzi o te sondaże, to też prezes Kaczyński mówi w tym wywiadzie dla Interii, mówi coś takiego. Spójrzcie, drodzy widzowie, spójrzcie, drodzy słuchacze, czytelnicy, na średnie sondażowe. One są około 35 punktów procentowych. Jeżeli do tego do 35-36, jeżeli do tego dodamy, to jest cytat z pamięci, 2 punkty procentowe od Kukiza, a robi się liczba, która być może pozwoli nam rządzić dalej samodzielnie. I pan profesor Arkadiusz Jabłoński. Panie profesorze, no właśnie, terapia szokowa, niech chcemy jej, mówi Jarosław Kaczyński, przypominam, wywiad dla Interii, bo byłyby problemy społeczne więcej. W przeciwieństwie do tego, co powiedział pan profesor Rychard, mówi, że rok 2023 będzie dalszym rokiem wzrostu gospodarczego, nie tak dużego jak 2022 rok, ale dalej wzrostu. Pan profesor Jabłoński? Zacznijmy od tego, że jednak pewne przeciwdziałania inflacji, takie konkretne, zostały podjęte. To są te podnoszenia stóp procentowych. Proszę zwrócić uwagę, ile to już wzbudziło pewnego niezadowolenia społecznego, choćby ze względu na wzrost oprocentowania kredytów. To jest jedno. No, po drugie, te tak zwane działania przeciwko inflacji no, mają też charakter. Zgadzam się z panem profesorem, że oczekuje się pewnych działań na skalę międzynarodową, no bo wiemy, tutaj założenie jest takie, że ta inflacja jednak nie ma źródeł w tym, iż było złe gospodarowanie w Polsce i to doprowadziło w konsekwencji do inflacji, ale wzrosty zwłaszcza surowców energetycznych, no i tych innych pochodnych związanych z produkcją, no powodują, że ta inflacja się pojawia. Więc jest też to oczekiwanie, że rynek się w pewnym momencie uspokoi. Już mamy jakieś optymistyczne doniesienia dotyczące cen ropy naftowej, a więc, że ona spada. No jest oczekiwanie, że kwestia związana z gazem i innymi surowcami także się jakoś unormuje i to pozwoli przynajmniej ten czynnik międzynarodowy wpływający na inflację uspokoić. Zgadzam się również, że jest naturalne oczekiwanie tej pomocy finansowej, która idzie, powinna przyjść do nas już dawno w ramach KPO. No i tutaj mamy niezrozumiałe działania Unii Europejskiej, bowiem z jednej strony oczekuje się pewnych rozwiązań, które Polska no, przedstawiła w takiej formule, która była uzgodniona przynajmniej z przewodniczącą Komisji Europejskiej, żeby następnie te roszczenia poszły dalej i te pieniądze się wstrzymuje. Zatem także tutaj jest nadzieja, że w końcu dojdzie do tej umowy, a może inaczej, że te wypłaty nastąpią. No i tutaj to też pozwoli jakoś sobie lepiej radzić z inflacją. Wydaje mi się, że różnego rodzaju działania minimalizujące inflację, wszelkie te obniżki VAT-ów, także są dla obywateli przekonywujące. Zatem starają się w miarę, podejmując realne środki obniżające inflację, jednak nie dopuszczać do takiej sytuacji, w której na przykład wzrosłoby jeszcze dodatkowo
bezrobocie. Owszem, jest ryzyko stagflacji, no i to może spowodować faktycznie także w konsekwencji bezrobocie, no ale jest ryzyko, a nie, że już pewnymi działaniami doprowadzimy do tego, że że na przykład bezrobocie zacznie wyrastać. Ma pan rację, faktycznie rząd zniósł VAT na żywność, ale kiedy ja robię zakupy w sklepach i porównuję te ceny do tych sprzed kilku miesięcy, to ja mam wrażenie, że coś zjadło ten VAT po prostu i te ceny poleciały o tak do góry, bardzo mocno w ten sposób. Nie wiem, jakoś ten VAT się zanihilował i... Dobrze, zostawmy to. KPO, właśnie, panowie obaj o tym mówiliście. No to wracamy do innego wywiadu sprzed dwóch dni. Dziennik, Ursula von der Leyen, czyli szefowa Komisji Europejskiej. No, nawet nie między wierszami, tylko praktycznie wprost mówi, ja to tak przynajmniej odebrałem, mówi, nie będzie żadnego KPO. Daje, ja to stawiam już jako tezę publicystyczną, byle powód, chodzi o sędziów, którzy mogą kwestionować legalność wyboru innych sędziów. No umówmy się, w skali europejskiej, umówmy się, przy czym co się dzieje teraz na świecie, wojna na Ukrainie, post-covidowa epopea, nienormalne ceny nośników energii, no to KPO jest nam potrzebne, te powody są, no przepraszam, delikatnie mówię, byle powodami. Mówię to jako publicysta tej kasy KPO, Niemcy, bo to one, że tak powiem, trzymają łapy w Unii przede wszystkim, obok Francji, nam ich nie dadzą, bo nie są w tym zainteresowane. Pan profesor Rychard, zgadza się pan ze mną? Ja bym powiedział tak, że w moim przekonaniu rzecz wygląda trochę inaczej, że nie do końca wygląda na to, żeby rząd polski był zainteresowany tym, żeby te pieniądze uzyskać, choć one obiektywnie są nie tylko rządowi, ale przede wszystkim Polsce potrzebne. Bo gdyby rząd był do końca tym zainteresowany, to wtedy no jednak spełniłby to, co się nazywa kamieniami milowymi. A my wiemy, że wokół tego, co należy do tej grupy kamieni milowych, nastąpiło pewnego rodzaju nieporozumienie i to nie pomiędzy Polską a Unią Europejską, a wewnątrz samej koalicji rządzącej, bo przecież tak naprawdę to elementy praworządności, podstawowe elementy praworządności są podstawowymi elementami kamieni milowych, ale nie one, nie tylko do tego się te kamienie sprowadzają. Jak wielu komentatorów zauważa, te kamienie milowe to jest także transformacja energetyczna, zielona transformacja. Czy Polska zrobiła coś w tym kierunku? No nie, nie zrobiła specjalnie nic i na dodatek jest ofiarą tego, że nic nie zrobiła. Kraj, który ma mieć węgla na 200 lat, w tej chwili się okazuje, że węgla no niespecjalnie mamy wystarczająco. Jednocześnie nie zrobiliśmy transformacji zielonej, czyli krótko mówiąc jest wynik najgorszy z możliwych. Ani węgla, ani transformacji. A transformacja jest jednak elementem, ta energetyczna transformacja jest także elementem kamieni milowych, a co do tego, czy ona należy do tego kanonu kamieni milowych, czy też nie, no to jak wiemy nastąpił spór wewnątrz samej koalicji, prawda? Okazało się, że ktoś kogoś nie do końca poinformował i tak dalej. To też nie wywarło dobrego wrażenia na opinii publicznej, ponieważ pokazało, że co do dosyć zasadniczej rzeczy, jakie warunki mamy spełnić wobec Unii Europejskiej, żeby dostać te pieniądze, istnieje pewnego rodzaju niejasność w rządzie, że ktoś się czuje niedoinformowany, że ktoś uważa, że tego nie było, ktoś z kolei inny, czyli premier mówi, no było, trzeba było dokładnie czytać, mniej więcej taki jest sens tego, co mówi premier. No to wszystko powoduje, że no wizerunek partii skutecznie zarządzającej tymi wszystkimi problemami, czy też koalicji zarządzającej skutecznie tymi problemami, jest trudny, coraz trudniejszy do utrzymania. W moim przekonaniu KPO jest w zasięgu ręki. Z jakichś powodów wydaje się, że czy te pieniądze na KPO są w zasięgu ręki, z jakichś powodów wydaje się, że niepewność dotycząca tego, czy te pieniądze otrzymamy, czy też nie, no niespecjalnie przeszkadza rządzącym, ponieważ jeżeli tych pieniędzy nie będzie, to zawsze będzie można powiedzieć, no tak, ta Unia jest taka, jaka mówiliśmy, a jeżeli będą, no to wtedy się powie, no zobaczcie, odnieśliśmy kolejny sukces. Także ja nie widzę tutaj działań, które by zdecydowanie zwiększały
szansę na uzyskanie tych pieniędzy, niestety. Ale tak woli sprawiedliwości jeszcze, panie profesorze, no jeżeli chodzi o ten węgiel, no to on przestał być opłacalny między innymi dlatego, że Unia wprowadziła opłaty emisyjne. Za emisję dwutlenku węgla, przede wszystkim on się wydziela podczas produkcji energii elektrycznej z węgla. Fit for 55, wszystkie te wymuszone formy powodowały, że ten węgiel cały czas szedł do góry, do góry, do góry, do góry, aż ten cały system zwyrodniał. Jeżeli chodzi o tę praworządność i tak dalej, spójrzmy na Niemcy, jak to wygląda. Niemcy same się urządziły, znalazły się w pułapce rosyjskiej. Same w nią wlazły. Często ten gaz i ten węgiel podwyższano specjalnie po to, żeby promować rosyjski gaz. Panie profesorze, tak było. Jeszcze 60 sekund dla pana. Oczywiście, że Niemcy znalazły się w pułapce i same są sobie winne i jeżeli chcą myśleć o przywództwie w Unii Europejskiej, to muszą dokładnie przemyśleć także swoją politykę uprzednią. Z drugiej strony nie możemy zapominać o tym, że Niemcy to jest jednak potężna gospodarka, to jest bodaj trzecia gospodarka na świecie w tej chwili, wciąż jeszcze i dobrze by było, żeby ich postawa była bardziej, no co tu dużo mówić, proeuropejska w sensie także solidarności energetycznej, a nie myśląca wyłącznie czy też głównie o interesach z Moskwą. Jest pewnego rodzaju paradoksem, że wśród krajów, które są najbardziej promujące wartości europejskie w Europie, to jest jeden kraj, który leży poza Unią Europejską, czyli Wielka Brytania, i drugi kraj, który no troszkę speryferyzował swoją pozycję w Unii Europejskiej, czyli Polska. No to są te dwa kraje, które są na drugim i trzecim miejscu, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, pomoc, u której podstaw leży właśnie pilnowanie i dbanie o wartości europejskie. Zgadzam się co do Niemiec. One powinny to przemyśleć. Polska powinna, no co tu dużo mówić, dużo, dużo wcześniej myśleć o energetyce jądrowej, z której notabene niemieckie wycofanie się też uważam za ogromny błąd, nie tylko w skali Niemiec, ale w skali europejskiej. To fakt, faktycznie, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, to wszystkie rządy zaniedbywały chyba te sprawy od 1989 roku. Pan profesor Jabłoński, czy to faktycznie jest wina rządu, jak mówi pan profesor Rychard, w dużej mierze, że tego KPO nie mamy i że te KPO jest w zasięgu ręki? Bo ja cały czas stawiam swoją tezę. Byle powody, tylko po to, żeby tej kasy po prostu nie dać. Znaczy wie pan, no te powody niby są realnie artykułowane, prawda? Tutaj chodzi o te zmiany w sądownictwie, które decyzjami instytucji europejskich no zostały odrzucone jako sprzeciwiające się praworządności europejskiej. No oni przy tym trwają. Nie zapominajmy o tym, że te decyzje Komisji Europejskiej, no one są teraz uwarunkowane jeszcze szeregiem innych i orzeczeń sądowych i tak zwanych wskazań Parlamentu Europejskiego. Zatem teraz wydaje mi się, że jest takie przeciąganie liny. Instytucje unijne, Komisja Europejska wie, że ustąpienie Polsce może być bardzo krytycznie odbierane przez wiele innych podmiotów tejże Unii. No i następuje teraz to właśnie przeciąganie liny. Wydaje mi się, że wina Polski w tym względzie no nie jest, prawda, tak duża, bo te kamienie milowe, o których wspomniał pan profesor, to jednak miały być ewentualnie wskazywane w sytuacji uruchomienia tych pieniędzy, gdy kolejne inwestycje będą realizowane, należało się wykazywać także realizacją tychże działań, choćby właśnie na rzecz zeroemisyjności i tak dalej. Natomiast tutaj to, co postawiono, no to kwestia właśnie związana z sądownictwem i stwierdzeniem, że w Polsce powinni sędziowie mieć prawo podważania bycia sędzią przez swoich kolegów, którzy zostali wybrani w innym trybie. No i tutaj chyba jest coś więcej niż tylko niezgoda w ramach koalicji rządowej. No tutaj jest pewna walka o pewne pryncypia funkcjonowania praworządnego państwa, bowiem trudno sobie wyobrazić normalny system sądowy, w którym to każdy sędzia będzie zgłaszał sprzeciw wobec orzeczeń swojego kolegi tylko dlatego, że on został w innym trybie wybrany, choć wszyscy mają te same mianowanie prezydenckie, a więc ich status jest porównywalny. Zatem tego typu spory w ramach rządu, no to są spory o pryncypia. Natomiast te inne, w których się wskazuje, że taki czy inny polityk, no zwłaszcza w tej chwili to uderza w pana Mateusza Morawieckiego, wykazywał się pewną naiwnością, sądząc, że
tak zwane kwestie praworządności będą dotyczyły tylko sposobu wydatkowania pieniędzy, no i nie będzie za tym szło wiele innych roszczeń, a poza tym no faktycznie było jakieś nieporozumienie dotyczące tych kamieni milowych związanych z tym no, odchodzeniem od węgla, mówiąc w skrócie, no to już są spory, które moim zdaniem nie są najistotniejsze, bo to można byłoby w ramach dialogu z Unią Europejską dostosowywać i także tutaj wiele z tych rzeczy, choćby już w kontekście wojennym, przestało być aktualnym, bo to odchodzenie od węgla coraz mniej jest realne, także w skali europejskiej. I tak, drodzy widzowie, minęło 21 minut pierwszej części punktu. Czy mogę... Króciutko. Zdanie, nawiązując do tego, co pan powiedział, że Unia chce zrobić wszystko, żeby tych pieniędzy nie dać. Otóż stawiam tezę absolutnie przeciwną. Unia to jest jednak pewnego rodzaju całość biurokratyczna. Jeżeli jakaś biurokracja ma jakieś pieniądze do wydania, to dla niej problemem nie jest wydanie tych pieniędzy. Dla niej problem zaczyna się wtedy, kiedy nie bardzo wie jej zdaniem, jak te pieniądze można wydać. Otóż ta biurokracja unijna, w moim przekonaniu, strukturalnie i systemowo bardzo chciałaby te pieniądze móc wydać. To nie jest tak, że zrobi wszystko, żeby nie wydać. Zrobi wiele, żeby je wydać. I 20 sekund, prawo do odpowiedzi, pan profesor Jabłoński. Oczywiście, że mogą wydać na różne sposoby, ale proszę wziąć pod uwagę to, że od początku także z tych pieniędzy uczyniono narzędzie nacisku na władzę w Polsce i z tego nie chce się zrezygnować. I to jest ten czynnik stały. Rezygnacja z tego byłaby wzmocnieniem rządu warszawskiego, a tutaj to nie jest w interesie tych, którzy chcą na przykład wzmocnienia polskiej opozycji. Panowie, dziękuję wam serdecznie. Profesorowie Andrzej Rychard oraz Arkadiusz Jabłoński, dziękuję wam. Widzę, że jesteście w wakacyjnych nastrojach, więc życzę wam miłych wakacji w ciągu dalszym. I drodzy państwo, za chwilę ciąg dalszy programu, za 6 minut po reklamach wracamy na antenę. Będziemy mówili już o cukrze, będziemy mówili o brakach żywności. Tym bardziej dziwne, że ta żywność jest w Polsce produkowana i to w nadmiarze, więc dlaczego jej w niektórych elementach brakuje. I także pokażemy wam patologię na wakacjach. 6 minut, wracamy na antenę. Dzień dobry, rozmawiamy dzisiaj o cenach paliw. Jaka część zysku Orlenu pochodzi ze sprzedaży paliw? Jedynie 10% zysku Orlenu pochodzi ze sprzedaży paliw w Polsce. Ale jesteśmy największą firmą w Europie Środkowej i nasze produkty są dostępne w 100 krajach na świecie. Zatem znacząca część zysków osiągana jest na rynkach zagranicznych. Na co Orlen przeznacza wypracowany zysk? Na transformację energetyczną. Na nią w tym roku przeznaczymy największą kwotę w historii koncernu. Kinder Choco Fresh. Ciesz się chwilą tylko dla Ciebie. Rozsmakuj się w chwili przyjemności z Kinder Choco Fresh. Przepyszny krem z orzechów laskowych i chłodne mleczne nadzienie w chrupiącej czekoladowej polewie. Kinder Choco Fresh. Mała chwila wielkich przyjemności. Znowu bym coś zjadł. Od Mążechy? Z Polski? Kamarosy dla wszystkich! Sekonski dla każdego! Znowu bym coś zjadł. Tak, są elektryczne. I jest w nich coś znacznie więcej. Gdy ty nabierasz energii, one też się ładują. Komunikują się z tobą na wiele sposobów. A teraz przygotuj się, spróbuj spojrzeć dwa razy. Jeśli za nimi nadążysz. Zatem tak, są elektryczne. Spośród wielu innych zalet. Latem potrzebujesz świeżego powietrza. Wychodzisz z domu. Biegniesz i wylewasz siódme poty. Upał dokucza nie tylko tobie. Zmęczenie, ciągłe pragnienie. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal. Nawadnia, gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów w upalne dni. Zawsze wtedy, gdy potrzebujesz energii. Litorsal. Wybierz swój ulubiony smak. Super wakacje. Popływamy w morzu! Pograłam w siatkówkę! I będziemy chodzić na długie spacery. Ciekawe, skąd ja na to wszystko wezmę energię. Od kilku dni ledwo żyję.
Tym zajmie się Magnum Forte Cytrynian. Zmęczenie, znużenie, brak energii? Sięgnij po Magnum Forte Cytrynian. Dzięki formie musującej i zawartości cytrynianu magnezu jest łatwiej przyswajalny, działa szybciej i zawiera 100% dziennej porcji magnezu w tabletce. Magnum Forte Cytrynian. I odzyskasz energię na lato. Jeszcze niedawno moje włosy były takie słabe i cienkie. A teraz? Mogę? Prawie żadnego włosa. Miałaś rację co do skrzypowity. Genialny efekt. A widzisz? Mówiłam, że skrzypowita ci pomoże. Skrzypowita raz dziennie dzięki formule ProHair i zawartym składnikom wzmacnia i odżywia włosy od wewnątrz. Skrzypowita raz dziennie to unikalne połączenie dla gęstych, lśniących i zdrowych włosów. Skrzypowita. Jesteś piękna. Myślisz o nowej łazience? Ale ceny wokół rosną. Nie rezygnuj z planów. Dla ciebie obniżamy ceny. Na przykład zestaw szafka z umywalką w dwóch kolorach już za 384. Kres szpiwiony Otis za 49,97 za metr kwadratowy. A zestaw podtynkowy Grohe za 999. Stop inflacji. Tak, obniżamy ceny setek produktów. Przyjdź i przekonaj się. Leroy Merlin. Mógłbym opowiadać, jak kawa MK Café otwiera drzwi do świata smaku, aromatu, słodyczy, egzotycznych nut smakowych. Ale po co opowiadać? MK Café to smak, który trzeba poczuć. Litrowe ceny zostają niskie. Schab 29% taniej, 11,99 za kilogram. Kawa Jakobs 27% taniej, 39,99 za kilogram. A pieluszki Lupilu tylko 42,99 za megapakę. Lidl chroni rodziny przed inflacją cały rok. Jest dużo lepszy. Prima. Moc drobnych gestów. Ruszaj na wyspę skarbów, co zje się loteriada. Odkryj bogactwo, nagród złotem się napawaj. Wyrusz po złoto w loteriadzie. Wygraj rowery elektryczne, sportowe zegarki, karty podarunkowe, gotówkę oraz 3 miliony zakładów lotto. Lotto, lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Odkryj bogactwo, nagród złota, loteriada. Jako chłopiec marzyłem o takim boisku. A my, żeby na takim kibicować. Wy też możecie spełniać swoje marzenia. Rozwijać się. Przeżywać emocje. Stworzyć u siebie coś wyjątkowego. Grajcie w Lotto i zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w swojej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Oto on wylądował. Disney Plus. Najgłośniejsze premiery, hity filmowe i seriale oryginalne. Wszystko w jednym miejscu. Teraz Disney Plus. Dostępny w Polsat Box Go bez długich zobowiązań. Polsat Box Go. Robert Lewandowski został piłkarzem wielkiej Barcelony. Nowy sezon Ligi Hiszpańskiej już od sierpnia na żywo w telewizji Eleven Sports. Pozycja 220 w Polsat Box. Punkt widzenia, część druga, Grzegorz Jankowski. Witam kochanych naszych widzów. Kochani widzowie, za chwilę będziemy mówili o cukrze, o żywności. Dlaczego tego cukru zabrakło kilka dni temu? Czy grozi nam paraliż, jeżeli chodzi o inne towary żywnościowe? O co tutaj chodzi? Jakie będą ceny? Ale zanim przedstawię wam naszych znamienitych gości. Zupełnie inny temat. Na dwie minuty. Dwie minuty obejrzyjcie filmik, który dzisiaj mnie zbulwersował i myślę, że zbulwersował dużą część tych, którzy wchodzili dzisiaj do internetu. Obejrzyjcie to. Jest bulwersujący. Pewien łysy pan robi złe rzeczy. Obejrzyjcie do końca, no i potem go skomentujemy. Proszę się odsunąć! Nie! Halo, lej! Wika! Wika! Wika, no! Nie, skazała. Wika! Chodź tu, Wiktoria! Wiktoria, wróć tu! Gdzie jest policja? Wiktoria! Wiktoria! Wika, no! Wróć tu! No co ty robisz? No chodź! Wika! Wiktoria, chodź! Wiktoria! No, chodź.
Wika! Wika, chodź! Objęło cię! A tego ja życzę tam się. Co to za niepotrzebna? Ale ja jestem przestraszona. Jak ja się przestraszyłam, jeszcze ja czas, który ja tam wyszła, ja już widziałam jak w ulicy. Zabraćcie go właśnie, zobacz. Drodzy Państwo, widzieliście to, dobrze zareagowała policja, dobrze, że go skuli. I mam takie przemyślenia. Pierwsze jest takie, ciekawe co mu się stanie, co mu zrobią. Czy on pojechał na komisariat, bo był pewnie pod wpływem alkoholu, wypuszczą go i potem nic. Bo taki koleś moim zdaniem powinien dostać pół roku albo rok więzienia. Tak, rok więzienia, to by się oduczył i inni, którzy naśladują go, by się oduczyli takiego zachowania. A często takie zachowania na wakacjach widzimy. I drugie przemyślenie jest takie, ktoś podpisał ten filmik w internecie, Polak na wakacjach. Nie, kochani widzowie, to nie jest Polak na wakacjach. Polak na wakacjach tak się nie zachowuje. To była patologia na wakacjach. A film został zrobiony na Pomorzu w miejscowości Charzykowo. Znana miejscowość turystyczna, gdzie wielu ludzi wyjeżdża. No i taka patologia też do takich miejscowości też przyjeżdża, jak widzicie. Dobrze, zmieniamy temat. Wracamy do tego, co mówiłem wcześniej. Cena cukru i przedstawiam wam naszych gości. W studio pan Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam. Oraz na łączeniu pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie przewodniczący Rady do Spraw Wsi i Rolnictwa przy prezydencie Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie ministrze. Witam, dzień dobry. Zaczniemy od pana ministra. Panie ministrze, mówił pan również w moim programie, że żywności w Polsce nigdy nie zabraknie. A tu proszę, zabrakło cukru w sklepach. I to w kraju, który produkuje ponad 2 miliony ton cukru i ma nadprodukcję tego cukru i szuka sprzedaży tego cukru za granicą. Bach, nie ma cukru w sklepach. Ja się pana pytam, dlaczego, panie ministrze? Jedno zdanie o tym Polaku na wakacjach. To jest lump na wakacjach. Lump na wakacjach, który powinien z kryminału przez jakiś czas nie wyjść. Może by to go nauczyło rozumu. Jeżeli chodzi o cukier, cukru w Polsce nie brakuje. To, że brakuje w sklepach, to znaczy, że zawiodła logistyka lub celowe jakieś działania, które miały pobudzić rynek, doprowadzić do pewnej paniki. To zresztą, jeżeli ktoś dysponuje dużą siecią handlową, to nie jest specjalnie skomplikowane. Okres jest, owszem, zwiększonych zakupów cukru, ponieważ są przetwory w tym czasie robione, różne tam dżemy, konfitury i tak dalej, i tak dalej. Więc wystarczy wprowadzić zachęty do kupna w postaci promocji. Nagle ludzie się do tego sklepu rzucą. Za chwilę tego cukru jest mało, więc wprowadzić reglamentację po ileś tam kilogramów, więc idzie fama, że zaczyna czegoś brakować. To w ten sposób działa. To panie ministrze, chce pan powiedzieć, że to zostało wywołane celowo przez jedną albo kilka sieci handlowych, tak? Nie mogę tego wykluczyć. To ja panu ministrze powiem w ten sposób. Nieoficjalnie członkowie rządu, z którymi rozmawiałem na OFI, nie mogę ich nazwisk wymienić, mówią w ten sposób. W sklepach specjalnie zmniejszono na działy do 100 kg, wprowadzono reglamentację, poszła fama i cukru nagle przestało być, bo ludzie go zaczęli wykupywać. I oni mówią nieoficjalnie, nikt tego oficjalnie jeszcze nie powiedział, ale mi to mówili nieoficjalnie, że to było celowe działanie, robienie Polaków bambuko. Tak było, panie ministrze? Polacy zostali rzeczywiście zrobieni w bambuko. Wie pan, jak to działa? Moja 95-letnia matka, która już nie robi od wielu lat z powodów oczywistych zakupów, ale bacznie obserwuje telewizję, dzisiaj mówi, synek, idź kup parę kilo cukru. Mówię, mamo, ale po co? No w cukiernicy masz, synowa robi zaprawy, więc tam trochę kupiła. Bo widziałam, jak mówią w telewizji, że ludzie kupują na gwałt cukier, więc go zabraknie. To idź kupuj cukier. Tak to się wszystko nakręca. Ja nie wiem, czy to jest element świadomej decyzji. Tu UOKiK powinien bardzo mocno wejść, a może i prokuratura. Natomiast nie dajmy się ogłupiać. Wszystkie przesłanki
mówią o tym, że cukru w Polsce jest pod dostatkiem. Ja nawet się martwię o tym, co z nim zrobić, ponieważ zapasy są duże. Produkcja cukru w minionym sezonie, a przecież za chwilę zacznie się nowy sezon przerobu buraków, była 2 300 000 ton, czyli ponad 300 000 więcej niż rok wcześniej. Problem, gdzie my wyeksportujemy nadwyżkę cukru, a nie żeby go zabrakło w Polsce. No sklepy te mniejsze wykorzystują tę sytuację. Zresztą nie mają dużych u siebie zapasów, no bo nie mają gdzie przechowywać. Raczej kupują w hurtowniach takie ilości, które na bieżąco do tej pory wystarczały. A nagle się okazuje, że poszła fama, a cukru nie ma. Osoby, które tak jak moja matka pamiętają 76 rok i wprowadzenie kartek na cukier przez komunistów, bo tego produktu wtedy zabrakło. No może mogą się obawiać, bo coś tam pamiętają, ale ja chcę absolutnie powiedzieć, że i cukru, i z mąki, innych produktów spożywczych w Polsce na pewno nie zabraknie. Dziękuję panie ministrze. Przechodzimy do pana Andrzeja Gentnera. No właśnie, to co pan minister no, nie powiedział wprost oczywiście, ale z jego wypowiedzi to wynikało i wielu z nas się tego domyśla. To nie jest żaden wolny rynek, to jest po prostu dziki rynek. Czy to jest faktycznie tak? Dlaczego zabrakło w Polsce cukru w kraju, który ma nadwyżkę cukru? O co tutaj chodzi? No właśnie, zabrakło cukru dlatego, że komuś udało się faktycznie w zamierzony lub niezamierzony sposób wywołać panikę. Komu? Tego do końca nie wiadomo, ponieważ zaczęło się od jednej sieci, od zdjęć pustych półek. Ta sieć jest duża, dosyć opiniotwórcza, bardzo dużo Polaków się tam zaopatruje. No i te zdjęcia pustych półek w dobie social mediów no nagle rozprzestrzeniły się wszędzie. Niestety media również bardzo chętnie je podchwyciły i właściwie wystarczył tydzień, niecały, żeby nagle się okazało, że wszyscy kupują cukier na potęgę. Ale to nie jest czy dziwota. Potrzebują, czy nie, 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 ale to nie jest dziwota, bo troszkę ludzie akurat jest. Robią w tej chwili przetwory, robią naleweczki i tak dalej, różnego rodzaju rzeczy. I jeszcze raz powtarzam, to co się mówi w rządzie nieoficjalnie, każdy się boi z tym cokolwiek powiedzieć, ale mówi się, że sieci przestały dostarczać cukier, zrobiły mniejsze nadziały. Czy to jest prawda? To jest prawda fizyczna, po prostu tego cukru w tych sieciach nie ma. Czyli sieci wywołały ten skandal i tę aferę? Pytanie tylko, co było powodem? Bo jest też inny powód, trochę mniej spiskowy. Ten powód mówi o bardzo dużych trudnościach w logistyce i w zaopatrzeniu funkcjonowania szczególnie dużych sieci. To, że nie ma kierowców, że nie działają dobrze magazyny, że ludzie odchodzą z pracy. To są te nie, problemy. Nie przyjmuję tego. Niech pan nie, posuła, te sieci panie redaktorze, działają od dziesiątek lat. Tak, nie mają problemy? Tylko, że my, tak, tylko że nie mieliśmy jeszcze przez dziesiątki lat 150 000 kierowców zawodowych, których nie mamy po prostu, bo ich nie ma. Nie I ma nagle kto cukier wodzić. Przestali wodzić. Nie, a myślę, że cukier to jest taki trochę przypadek. Może nie, to jest, zgadzam się z panem ministrem, niech to zbada UOKiK, bo jeżeli to jest świadome działanie, to ktoś zrobił miliony Polaków no naprawdę bardzo nieładnie i jedynym, trochę patrząc na to detektywistycznie, winny jest ten, kto na tym zarabia. No kto na tym zarabia? No zarabiają na tym sklepy, bo nagle ni stąd ni zowąd zrobiliśmy sobie inflację ceny cukru, kompletnie oderwaną od rzeczywistości. Wykupując cukier, sklepy podniosły znacząco cenę i można powiedzieć, że mocno zarobiły, szczególnie, że zaczęły sprzedawać cukier, który miały zakontraktowany po dużo niższych cenach. Więc jeśli popatrzymy od strony ekonomicznej, kto na tym zarobił, to niezależnie jak tego dokonał, to faktycznie czyli na tym zarobiono. Czyli te sieci kupiły cukier za mniejszą cenę niż potem za o wiele wyższą ją sprzedały, ale tak? Ale oczywiście tak, bo cena, po której w tej chwili sprzedaje się cukier, no jest kompletnie oderwana od rzeczywistości, od kosztów jego wytworzenia w tamtej kampanii, bo to jest cukier z tamtego roku. Cukru z tego roku jeszcze nie ma. A jak powiedział pan minister, tamten rok był rekordowy, jeżeli chodzi o wytworzenie cukru i mamy rekordowy poziom zapasów. Więc za socjalizmu mieliśmy prawdziwy niedobór. A teraz w czasach social mediów mamy wirtualny niedobór, wykreowany kompletnie sztucznie, natomiast konsekwencje są dokładnie takie same. Ale ja bym za to nie winił ludzi, bo ludzie zrobieni po prostu z wystychnięci na dudka. Kto nie kupił cukru teraz, to myślę, by bardzo mało znaleźć, bo nawet i moja mama prosiła, żebym jej kupił i wcale nie jest to takie łatwe. Natomiast faktycznie jest tak, że ulegamy w tej chwili dosyć szybko panice. Mieliśmy panikę covidową, bo mieliśmy. Wykupywano wszystko ze sklepu w momencie, kiedy COVID wystarczyła jedna plotka, że rząd zamknie sklep. Ale ja się nie dziwię, tak jest na całym świecie. Mieliśmy panikę związaną z wybuchem wojny na Ukrainie. Mieliśmy. Wykupiono wszystkie konserwy dokumentnie. Niedużo trzeba w Polsce, naprawdę niedużo. Czy świadomie, czy nie, czasami wystarczy kilka nieostrożnych zdań, żeby wzbudzić nas, poczucie zagrożenia i konieczność robienia ale zapasów. Ale ktoś to robi celowo. Jeżeli ktoś to robi celowo, to jest to kryminał. Znaczy, jeśli to zostało zrobione celowo, jeśli ktoś faktycznie ograniczył dostęp konsumentów do produktu, mimo że ma zapasy, mimo że miał możliwości, mimo że obiektywnie wszystko działało, a on podjął decyzję, okej, nie zatowarowujemy sklepów, żeby uzyskać wyższą cenę,
to jest prawa do UOKiK-u i to jest jedno z gorszych przestępstw, jeśli chodzi o wolny rynek, jakiego można dokonać. To panie ministrze, zadam się teraz do pana. Czy w tej sytuacji państwo powinno pokazać w tej chwili swoją siłę? Tutaj powinien wkroczyć prokurator, policja, Urząd Ochrony Konkurencji. To jest moje pierwsze pytanie, czy państwo tak powinno zadziałać. I drugie pytanie takie. Jeden z ekonomistów, Artur Bartoszewicz, powiedział mi coś takiego. Jest coś w rodzaju państwowego, nie wiem jak to nazwać, no przyzwolenia na podnoszenie cen. Ja jednej rzeczy nie rozumiem. Dlaczego masło w sklepie po jednej stronie kosztuje 9 czy 10 zł, a w sklepie po drugiej stronie to samo masło kosztuje złotych 14? Ja tego absolutnie nie potrafię zrozumieć. Po prostu jest dzikie podnoszenie cen, spekulowanie. Mam rację, panie ministrze? No przede wszystkim mamy wolny rynek i ja tutaj w Ameryce nie odkryję. Trudno określać maksymalne marże na żywność w poszczególnych sklepach. To, że właściciele sklepu wykorzystują, pan Gantner również o tym mówił. Zresztą ja niedawno kupując cukier, wiem, że właścicielka sklepu kupiła, to mały sklep był, kupiła go hurtowo poniżej 4 zł, a sprzedawała po 6,60. Pytanie, czy to jest marża duża, czy mała, to nie mnie oceniać. W związku z tym no, dużym problemem, jaki się pojawił w sieciach handlowych, to absolutnie państwo musi sprawdzić, czy nie doszło do pewnej zmowy, czy nie doszło do celowego działania, które miało wyciągnąć pieniądze Polakom z portfeli i oszukać Polaków, bo de facto do tego się to sprowadza. Natomiast ja uważam, żeby bardzo ostrożnie kupować żywność w tym znaczeniu, że kupować tyle, ile faktycznie potrzebne, nie ulegać tej panice. Jeszcze do tej pory znam ludzi, którzy nakupowali na początku COVID-u kaszy, makaronu, mąki, Bóg wie czego, jedzą to stare albo wyrzucają, bo mole się w tym zalęgły, wydali pieniądze i żywność się zmarnowała. Szanujmy żywność i kupujmy tyle, ile trzeba. Jednocześnie nie dajmy robić się w bambuko, jak mówi młodzież. Porównujmy, chodźmy po sklepach, mamy trochę więcej czasu, często zresztą to dotyczy ludzi starszych, szukajmy tych, które mają towary, które uczciwie, może nawet realizując pewną rzetelność kupiecką z kodeksu Alejandra sprzed wojny, które uczciwie handlują. Kupujmy również na bazarach żywność, to co jest możliwe. Tam można się zresztą również i targować. Nie dajmy z siebie robić idiotów. No to panie ministrze, to ja panu odpowiem w takim razie. Jeżeli ktoś coś kupił za 4 zł, a sprzedaje za 6,60, no to jest ile? 60% marży. No to jest normalna kupiecka marża, 60%, no to jest po prostu chęć wzbogacenia się, tak to trzeba nazwać. No nie jest na Boga, no ale czy w każdym sklepie policjanta postawić, czy urzędowe jakieś regulacje wprowadzić, to wtedy by się dopiero zaczęło i by wszyscy by na to narzekali. To jest apel również do ludzi zajmujących się handlem. Nie twórzcie paniki, nie wykorzystujcie sytuacji, nie okradajcie ludzi. Dobrze, nie postawimy oczywiście przed każdym sklepem policjanta, absolutnie, ale niech nam różni eksperci i tak dalej nie wmawiają, że to jest wolny rynek i tak dalej, bo często to wygląda po prostu na dziki rynek, bo taka sytuacja, podejrzewam, w Niemczech nie miałaby prawa bytu, po prostu. Co z tym zrobić, pan Gantner? Znaczy, myślę, że w Niemczech może być podobnie, ponieważ tam również zasady handlu są takie same jak u nas, czyli to właściciel sklepu dyktuje, jaką cenę ma na półce i jemu najłatwiej tę cenę podnieść i obniżyć. Procentom dużo, dużo trudniej. I z tym raczej trudno się walczy, chyba że ktoś prowadzi cenę regulowaną. Ale wyobraża pan sobie, że jakaś sieć robi tego rodzaju jaja sobie, przepraszam, jak w Polsce, w Niemczech? Szczerze mówiąc, to myślę, że nie jedna sieć robiła sobie różne takie triki sprzedażowe. Notabene z cukrem mieliśmy już taką sytuację, kiedy promocje sieci były na tyle duże na cenę cukru, że i tak musieli wprowadzić reglamentację, ponieważ ten cukier zaczęli kupować nie tylko ludzie tacy jak my, konsumenci, ale chociażby zaopatrywać się małe cukiernie, mniejsze firmy, czyli które przestały kupować w hurcie, zaczęły kupować w detalu. Takie promocje były na tyle dobre, że po prostu zaopatrywali się tam. W tej chwili również doszło do takiej sytuacji, że przez jakiś moment ceny w dużych sieciach handlowych cukru były niższe niż ceny hurtowe, dlatego że te sieci dużo cukru kupują, mają lepsze kontrakty. I nagle się okazało, że nie kupujemy tylko my konsumenci w sieci, tylko przychodzą normalnie inni przedsiębiorcy, kupują. Na przykład rokierodzista kupił 300 kg cukru, dopóki nie weszła reglamentacja. To jest zaburzenie łańcucha tak naprawdę żywności, zaburzenie tego łańcucha dystrybucji żywności. To się zdarza niestety.
w czasach, kiedy mamy silną inflację, takie rozjechanie się cen w kanale dystrybucji jest możliwe. To nie jest dobre, ale jest niestety możliwe i trudno z tym walczyć. Dlatego część sieci wprowadziło reglamentację. Notabene w obronie na zwykłych konsumentów, bo my po 300 kg cukru przecież nie będziemy kupować. Ta panika się skończy za chwilę. Myślę, że tutaj pan minister też doskonale wie, że on tak jak skończyła się panika covidowa i panika wojenna, tu razem byśmy mówili. My naprawdę jest trzecim największym producentem cukru, potężnym producentem żywności. Nie dajmy się zwariować, nie wierzmy w te wszystkie memy, facebookowe sensacje, sąsiedzkie jakieś doradztwa. Po prostu przestańmy wariować. Ale ta panika się skończy z droższym cukrem, zeszłorocznym tanim cukrem, który będzie o wiele droższy. Ale, tak się skończy ale my panika. Sami, robiąc tą panikę, w każdym kilogramem cukru, który teraz kupujemy bez potrzeby na zapasie, sami sobie tak naprawdę podwyższamy. Ale wie pan co, ja jestem człowiekiem starej daty, ja mam 53 lata. Ja pamiętam, starszy. Tak jak pan minister Ardanowski, jak pan minister Ardanowski mówił o kartkach na cukier. Ja pamiętam ten moment. Siedzieliśmy z ojcem na plaży, on miał tranzystorowe radio, informowano w radiu, że będą kartki wprowadzali. 76 rok. To ja pamiętam, jak to w mojej rodzinie przeżyto. Ludzie pamiętają tego rodzaju czasy, wiedzą, że jest wojna. I to ja nie powiem, że to ludzie są idioci, tylko to z ludzi się robi idiotów w tej chwili. Tak, korzystając z tego, że przestaliśmy być tak stuprocentowo pewni tego, czy na pewno wszystko będzie. To właśnie jest efekt wojny. Wojna jest. Dokładnie, ale to jest efekt też tego, że przecież dwie dekady nikt się nie zastanawiał, czy będzie cukier w sklepie. Nikt się absolutnie nie zastanawia, idąc do sklepu. Teraz sytuacja nam się zmienia. To jesteśmy dużo bardziej wrażliwi na takie newsy. Dużo bardziej wrażliwi i dlatego łatwiej nas wprowadzić w taki stan histerii. Natomiast my sami też musimy sobie pomyśleć, czy naprawdę aż tak dużo zaoszczędzimy, kupując ten cukier po 7 czy po 8 zł teraz, w stosunku nawet do tej ceny, która będzie na jesieni. Być może się okaże, a moim zdaniem na pewno się okaże, że przepłacimy teraz. Właśnie teraz, sami budując naszym takim nadmiernym zapotrzebowaniem tą cenę. No potem ten cukier będziemy oczywiście konsumować, no bo taka jest prawda. Panie ministrze, pytanie takie. Ja ostatnio robiłem zakupy, wchodzę do sklepu, co ja tam kupiłem? Jakąś gazetę kupiłem, tanią wędlinę, pomidorka kupiłem i chyba jeszcze jajka. No takie drobne rzeczy, naprawdę. Zapłaciłem 50 zł. Ja byłem zszokowany, że te ceny są aż tak wysokie. To był sklep osiedlowy, zwykły, normalny sklep. Jakie będą ceny na jesieni za chwilę? Nie będą wyższe. Ja tu nie jestem w stanie poszczególnych produktów przeanalizować. Natomiast sytuacja polskiego rolnictwa i dziękujmy Panu Bogu i polskim rolnikom, że żywności mamy pod dostatkiem, jest taka, że nie ma żadnych istotnych powodów po stronie rolnictwa, żeby ceny jeszcze rosły. Owszem, są koszty energii, koszty pracy w tym całym łańcuchu od pola do stołu czy łańcuchu żywnościowym. To, co otrzymują rolnicy, ja zresztą o tym wielokrotnie mówiłem, to stanowi tylko fragment tej ceny końcowej, którą płacimy przy kasie. Przetwórcy, handel swoje marże doliczają. Natomiast rolnictwo ma się dobrze i nie ma powodu, żeby ta żywność drożała, ale również czas taniej żywności, marnowanej zresztą w dużej ilości, żywności, którą wielu ludzi wyrzucało, również sugerując się tym mitycznym terminem ważności, czas tej taniej, śmieciowej, o niskiej cenie żywności się kończy. Żywność trzeba szanować, kupować tyle, ile trzeba. Często szukać również i tego sklepu, który nas nie okrada, nie oszwabia, tylko szukać tego, który uczciwie handluje. Również czasami trzeba może swoje nawyki żywieniowe troszkę zmieniać, szukając troszkę tańszych A panie ministrze, co pan powiedział jeszcze 30 sekund? Ta idiotyczna data ważności, dobrze pana zrozumiałem? O co panu chodziło? 30 sekund. Ludzie uważają tak, że pieczątka na towarze świadczy o jego przydatności do spożycia, czyli o północy tego dnia, kiedy tam stempelek pokazuje, ta żywność następnego dnia nie nadaje się do jedzenia. Przecież to jest absurd. Termin ważności tylko świadczy o tym, że producent do tego czasu bierze odpowiedzialność, ale przecież mamy zmysły, mamy powonienie, smak, zapach, widzimy, ślepi nie jesteśmy. I sugerujmy się również, jak żywność wygląda, a nie tym stempelkiem, który nas wszystkich ogłupia. Całkowicie się z panem zgadzam. Pan Gantner, czy faktycznie, bo pan minister nas uspokaja, ale ja mam takie przeczucie, że ta jesień faktycznie i te sklepy, pan minister użył sformułowania, szukajcie sklepów, które was nie okradają.
Jak będzie na jesieni? Z tym okradaniem to ja bym troszeczkę inaczej do tego podszedł, bo wychodzi na to, że to w małych sklepach są najwyższe ceny, ale nie dlatego, że tam sklepy prowadzą złodzieje, tylko dlatego, że oni kupując relatywnie mniejsze partie produktu, mając mniejszą powierzchnię, no muszą jakoś rekompensować to sobie cenie. Ale na przykład są blisko nas, my ich znamy, możemy zrobić zakupy w 5 minut. Wszystko ma, że tak powiem, jakąś swoją wartość i warto o tym pamiętać. Ja osobiście wspierałbym małe, tradycyjne polskie sklepy, bo to jest naprawdę unikatowa struktura w skali Europy. Natomiast co do ceny. Znaczy można to krótko ująć tak. Dopóki będą tak szybko jak teraz rosły koszty produkcji, które nie są zależne od producentów. My nie decydujemy o cenach gazu, o cenach energii elektrycznej, o kosztach opakowań. To wszystko są koszty poza zakładem. I dopóki one będą tak szybko rosły jak teraz, bo my nie mówimy o 2% wzrostu, o 3%, mówimy o kilkunastu lub nawet kilkuset. Dopóty tak naprawdę będą rosły ceny żywności w mniejszym lub szybszym tempie, bo to też trochę zależy... A to w jakim tempie? W jakim tempie. Na razie mamy tempo tak naprawdę rok do roku rzędu około 15%. To spore tempo, jakby na to nie patrzeć, chyba największe od dwóch dekad przynajmniej. Teoretycznie ono powinno zacząć hamować na jesieni. Powinno zacząć hamować. Według wszystkich takich normalnych zachowań nasz konsumentów, to po wakacjach teoretycznie powinno zacząć hamować. Ale jeśli nie uda się zahamować inflacji kosztów produkcji, to niestety przykra wiadomość, że możemy dalej operować gdzieś w granicach pomiędzy około 5 do 6-7% wzrostu miesiąc do miesiąca i to nie jest dla nas absolutnie dobra wiadomość. Panowie, serdecznie wam dziękuję. Pan Andrzej Gantner oraz Jan Krzysztof Ardanowski. Dziękuję wam bardzo, panowie. Pozdrawiam. Drodzy widzowie, ja ponowię ten apel. Faktycznie, tutaj goście mieli rację. Jak był kryzys z paliwem 24 lutego, wojna wybuchała, Rosja atakowała Ukrainę. No ja rozumiem, że ludzie lecieli po tę benzynę. Teraz rozumiem, że lecieli po ten cukier. Ale pamiętajcie, wbijmy sobie to wszyscy do głowy. Jeżeli czegoś brakuje, bez cukru można tydzień, dwa przeżyć. Bez mąki można tydzień, dwa przeżyć. Naprawdę można, nic się nie stanie. Nie róbmy, nie dawajmy robić siebie w balon. Za chwilę o polityce zagranicznej. Nie ma innej możliwości niż oszczędności na gazie i wierzę, że dzisiejsza decyzja poskutkuje wystarczającymi oszczędnościami. To był dla nas cel negocjacyjny, cel tych rozmów, żeby zostały docenione nasze wysiłki na rzecz zapełnienia magazynów. Europa potrafi osiągnąć kompromis. W dniu, kiedy Rosja ogłasza redukcję dostaw gazu, wysyłamy jasną wiadomość do Putina. Nie podzielisz nas. Nie ma ku temu żadnego technicznego powodu. Jest to krok motywowany politycznie i musimy być na to przygotowani. I właśnie dlatego redukcja naszego zapotrzebowania na gaz jest mądrą strategią. Rosja robi to celowo, by utrudnić Europejczykom przygotowanie się do zimy. To otwarta wojna gazowa przeciwko Zjednoczonej Europie. Nasz teraz gość to będzie pan Paweł Zalewski, Polska 2050, ekspert do spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, zanim pana zapytam o Niemcy, Ukrainę i problemy międzynarodowe, świeżynka zupełna, wywiad pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego dla portalu Interia, który przeprowadził nasz kolega redakcyjny Marcin Fijołek. I tam jest mowa o opozycji, no taki to jest kontekst też zagraniczny. Mówi prezes Kaczyński o ostrych atakach ze strony opozycji na obecny rząd. I mówi tak, opozycji, która jak oceniam jest wspierana przez Berlin. A kilka dni temu na jednym ze spotkań z wyborcami prezes Kaczyński mówił o opozycji, nie skonkretyzował konkretnej partii, mówił jako o całości. Jako o opozycji, która kieruje się interesem zewnętrznym względem Polski. Jak te zarzuty pan skomentuje, czy spróbuje odeprzeć? Mamy dramatyczną sytuację gospodarczą, w dużej mierze na skutek zaniedbań albo celowych działań PiS-u, bo przypomnijmy oparcie naszej polityki energetycznej na węglu, zaprzestanie, zaniechanie, zablokowanie transformacji energetycznej w kierunku polskiego słońca, polskiego wiatru, doprowadziło do uzależnienia Polski od rosyjskiego węgla i dzisiaj do gigantycznego kryzysu energetycznego, ale także my mamy wielką drożyznę, o czym panowie rozmawiali tuż przed chwilą. To są naprawdę niebywale trudne wyzwania i właściwie w takich sytuacjach w historii nie było rządów, które by się utrzymywały, nie było rządów, które wygrywałyby następne wybory. I Jarosław Kaczyński to wie, dlatego przenosi debatę z kwestii kluczowych z punktu widzenia Polaków, ich bezpieczeństwa energetycznego, ich bezpieczeństwa finansowego. No mówiąc krótko,
tego, co mają w portfelu i tego, czy będą mieli możliwość ogrzania domów, mieszkań, na kwestie tożsamościowe. I Niemcy, ale nie tylko Niemcy, bo także w tej frazeologii tożsamościowej zawsze ma miejsce Bruksela jako Unia, która idzie na pasku niemieckim. Także ma miejsce zastraszanie Polaków jakimś naporem, jakąś inwazją, nie wiadomo czym, ze strony mniejszości seksualnej, czy mniejszości seksualnych LGBT. A więc to są wszystko te kwestie, które prezes zawsze porusza na początku kampanii, aby mobilizować swój twardy elektorat, ale także dzisiaj tak naprawdę nie ma się do czego odnieść po 7 latach rządów, które doprowadziły do totalnej porażki w obszarze i polityki międzynarodowej, i gospodarki. Dlatego ta frazeologia antyniemiecka, ta retoryka antyunijna i ta retoryka związana z jakimiś zagrożeniami rewolucją światopoglądową, która w Polsce akurat nie ma żadnych podstaw. To panie pośle, ja się zamienię w takim razie w adwokata diabła w tej chwili. Pan mówi o uzależnieniu od rosyjskiego węgla. No z drugiej strony jest tak, że polska produkcja to jest około 50 milionów ton węgla. Ten rosyjski węgiel to było kilka milionów ton, które szły do... 10. Tak, no to różne są szacunki, 8, 10, niektórzy mówią też 6, które szły przede wszystkim dla odbiorców indywidualnych oraz małych kotłowni takich lokalnych, które ogrzewały grupę Domos. Ale mówi pan o uzależnieniu Polski od rosyjskiego węgla. Ale z drugiej strony, i przejdźmy na tematy międzynarodowe. Mamy Niemcy, które całkowicie, nie wiem, z głupoty, z innych powodów, uzależniły się od dostaw rosyjskiej energii, przede wszystkim gazu, Nord Stream 1, Nord Stream 2. No i teraz próbują, ja to tak odbieram i znowu stawiam publicystyczną tezę. Próbują, nie mają tego gazu, no bo jest on kurek zakręcony do 20% mocy Nord Stream 1, Nord Stream 2 praktycznie nie pracuje. Próbują obarczyć odpowiedzialnością za to, żeby konsekwencje tego poniosły inne kraje Europy. I dlatego między innymi mówią o tym, słuchajcie, w geście solidarności podzielcie się z nami gazem. Dlaczego my, Hiszpanie, Francuzi, Włosi, mamy płacić za niemieckie błędy? Po pierwsze przypomnijmy, że do tej pory, dzisiaj również, Polska korzystała i korzysta z rosyjskiego gazu, który idzie z Niemiec i to Niemcy go pompują do Polski. Dzisiaj Rosjanie wstrzymali do 20%, czy też zmniejszyli do 20% transport tego gazu, ale ja przypomnę, że Niemcy tym gazem się dzielili z Polską, kiedy Polska miała problemy. To jest punkt wyjścia. Ja jestem absolutnie krytycznie nastawiony do polityki niemieckiej od 2005 roku co najmniej, czyli od tego przejścia od Schrödera do pani Merkel. Przypomnę, że byłem wielkim krytykiem Nord Stream 1, Nord Stream 2. Nigdy nie uznawałem argumentacji niemieckiej, że to są projekty gospodarcze. To zawsze były projekty polityczne. Niestety zawsze były związane z bardzo silnym czynnikiem korupcyjnym, bo tak naprawdę wszystkie transakcje z firmami państwowymi rosyjskimi są oparte w jakiejś mierze na korupcji, a przynajmniej zawsze Rosjanie do tego dążyli, aby uzależnić od siebie i partnerów gospodarczych, ale także partnerów politycznych. Przypomnijmy całą plejadę polityków zachodnich, którzy znajdowali się w różnych radach nadzorczych firm rosyjskich, także niemieckich, z kanclerzem Schröderem na czele, który rozpoczął ten haniebny proces. A więc ja tutaj naprawdę nie będę w żaden sposób usprawiedliwiał Niemiec, bo nie ma czego usprawiedliwiać. Natomiast jest jedna rzecz absolutnie kluczowa. Jeżeli uważamy, że nasze bezpieczeństwo zależy od dobrej, skutecznej obecności Polski w strukturach zachodnich, nie tylko w Unii Europejskiej, także w NATO, to porozumienie się mądre, zgodne z polskim interesem narodowym Polski z Niemcami jest niezbędne. I dzisiaj sytuacja, w której Niemcy rzeczywiście płacą za gigantyczne błędy. Niestety również Ukraina płaci, my płacimy, cała Europa płaci za błędy niemieckie. I to jest oczywiste dzisiaj, przyznają to sami Niemcy, no może poza SPD, poza socjaldemokracją i poza kanclerzem Scholzem, chociaż ten również bardzo skrytykował, pamiętam to wielkie wystąpienie w Bundestagu, odciął się od polityki swoich poprzedników. No niemniej jednak dzisiaj potrzebne jest mądre, zgodne z polskimi interesami porozumienie się z Niemcami, w taki sposób, aby interesy całej Europy były respektowane. Nie tylko interesy Polski, także interesy Południa, także interesy Niemiec. I trzeba to mądrze zrobić. I ta retoryka, która w Polsce towarzyszy
tym negocjacjom, które mają miejsce w Brukseli. Ta strasznie ostra retoryka antyniemiecka niczemu innemu nie służy, tylko temu celowi, o którym powiedziałem na samym początku, czyli budowaniu takiego zjednoczenia tożsamościowego Polaków wobec rządu, a tak naprawdę twardego interesu, twardego elektoratu PiS-u. Więc reasumując, dzisiaj mamy wszystkie powody do tego, aby poważnie, asertywnie rozmawiać z Niemcami na tematy energetyczne, ale mamy interes, aby cała Europa, włącznie z Niemcami, się porozumiała. To panie pośle, ja to pana zapytam w ten sposób. Ja się z panem zgadzam. Potrzebne jest porozumienie z Niemcami. Mądre, które uwzględnia interesy wszystkich stron. Ale przed chwilę wcześniej powiedział pan coś takiego. Niemcy budowali oba gazociągi z powodów politycznych i z tych powodów politycznych dzisiaj krwawo za to płacą Ukraińcy, walcząc z Rosjanami, odpierając rosyjską agresję. I budowali też z powodów, nie z powodów, przy tej budowie towarzyszyła ogromna korupcja. Przekupywani politycy, pan wymienił, bo pan mówił o dużej części polityków, którzy byli przekupywani. I często wielu z nich jest dalej u władzy, pełnią duże funkcje w swoich krajach na zachodzie, również w Niemczech. To pytanie jest takie. Czy już w dużej mierze nie, ale rzeczywiście... Schröder jest wpływowy na przykład bardzo mocno. Proszę? Schröder jest na przykład dalej bardzo mocno wpływowy. No, już nie. Już. Dobrze, ale tych ludzi tam jest. Bo przed sądem za zdradę stanu niemiecką. To panie pośle, czy Niemcy, które... No, między innymi z ich powodu Ukraina płaci dzisiaj taką cenę. Czy Niemcy, gdzie tak dużo ludzi było skorumpowanych, czy Niemcy są dzisiaj wiarygodnym dla nas partnerem do tegoż porozumienia? Czy jest kim zawierać porozumienie? Czy Niemcy chcą takiego porozumienia, widząc to, jak ociągają się na przykład z pomocą dla Ukrainy? Spójrzmy na opinię publiczną, ona jest najważniejsza. W demokracji rządzi opinia publiczna, rządzi to, co sądzą wyborcy. I dzisiaj wyborcy bardzo krytycznie oceniają politykę, przede wszystkim Scholza, bo on utożsamia tę zwłokę chociażby, o której pan mówi, z wyposażeniem Ukraińców w broń. Chociaż już dzisiaj Scholz pod wpływem właśnie opinii niemieckiej podjął decyzję o wysłaniu 100 haubic na Ukrainę. A więc najważniejsza jest opinia publiczna w Niemczech i ona jest naszym wielkim sojusznikiem. To my powinniśmy zawsze dbać o to, aby naszym sojusznikiem byli Niemcy, wyborcy niemieccy, bo dzięki temu naszymi sojusznikami będą politycy niemieccy. I oczywiście, że jest się z kim układać. I oczywiście, że zawsze tam byli ludzie dobrej woli, którzy rozumieli polskie interesy i z którymi mogliśmy rozmawiać. Kłopot polega na tym, że w Polsce bardzo często, a niestety przoduje w tym PiS, bardzo często utożsamia się całe Niemcy i wszystkich Niemców z błędami polityki niemieckiej ostatnich lat. A to nieprawda. Niemcy są naprawdę wielkim krajem z wielką, z różnorodną opinią publiczną i jest gdzie szukać sojuszników. Ale mówi pan różnorodna opinia publiczna. Ja faktycznie pracowałem dla niemieckiego koncernu, bywałem często w Niemczech, mam tam wielu znajomych i przyjaciół. Niech pan zobaczy. Lewica, SPD tamtejsze budowało Nord Stream 1. Doszła do władzy Chadecja, budowało Nord Stream 2. Niezależnie od tego, kto w Niemczech rządzi, co często mówi opinia publiczna, władze mają jeden kurs i się go trzymają i idą w ten sposób. Miały jeden kurs i powiedziałem, jakie były tego powody. No, z jednej strony błędna kalkulacja polityczna związana z wciąganiem Rosji do Europy i głębokim przekonaniem, że to będzie europeizowało Rosję. Było odwrotnie. Rosja rusyfikowała Niemcy, nie tylko zresztą Niemcy, inne kraje też, ale przypomnijmy tutaj panią Le Pen, przypomnijmy Vox, przypomnijmy kanclerza Orbana. To nie są tylko Niemcy. Ten taki jad rosyjski, który był sączony do Europy w postaci absolutnej korupcji i w moim przekonaniu również wpływu służb, które szły za tą korupcją, bo to w Rosji jest ze sobą powiązane, on niestety dotykał bardzo wiele różnych państw. I ja też dzisiaj nie mam odpowiedzi, dlaczego polska polityka tak naprawdę w dużej mierze w swojej konsekwencji uzależniała nas od rosyjskiego węgla, ale to zostawmy. Ważne jest co innego. Ważne jest to, że w interesie Polski leży jedność europejska, bo tylko jedność europejska jest w stanie pomóc Ukrainie i działać na rzecz naszych interesów. A więc my dzisiaj powinniśmy zaangażować cały nasz kapitał państwa, które od początku miało rację, jeżeli chodzi o imperialne zapędy Rosji. I to niezależnie od tego, kto rządził, bo ja przypomnę również bardzo wiele wypowiedzi poprzedników i to nie mówię tutaj wyłącznie o ministrze Sikorskim,
także wszystkich polityków polskich przez te 30 lat rządzących i dzisiaj mająca ten wielki kapitał moralny wsparcia, pomocy dla Ukraińców, bo to rzeczywiście jest wielka rzecz. Kapitał moralny, który mamy w demokracjach, w demokratycznych krajach, jest wielkim atutem. On niestety nie jest wykorzystywany. A Polska dzięki temu bezprecedensowemu zachowaniu wobec Ukraińców taki kapitał zdobywa i zdobywa. Panie ministrze, na koniec. Paweł Jabłoński dwa dni temu był w moim programie i powiedział coś takiego. Rosjanie mają taktykę wspierania finansowego również skrajności lewicowych i prawicowych w Europie i wywoływania w ten sposób ogromnych niepokojów. Czy zgadza pan się z tą opinią i robienia w tych krajach po prostu zwykłego bałaganu? 30 sekund na odpowiedź. Czy to jest prawda? Oczywiście, że tak. Rosji chodzi o rozbicie Zachodu, bo tylko rozbicie Zachodu może doprowadzić do tego, że Rosja wygra na Ukrainie. Zjednoczony Zachód jest w stanie swoim potencjałem wesprzeć Ukrainę, tak żeby ona skutecznie stawiała opór. Dziękuję panu serdecznie. Paweł Zalewski, poseł 2000, Polski 2050, był ostatnim gościem dzisiejszego punktu widzenia. Drodzy widzowie, przypominam wam jeszcze raz, jeśli chodzi o cukier, jeśli chodzi o żywność, nie ulegamy panice. Widzimy coś w mediach społecznościowych, dzwoni sąsiad, dzwoni matka, dzwoni syn.